That's it. Nasza ozdoba z Berlina 2023. No i dajemy na drzewko. Gdzie chcesz dać? Tutaj na dole. Wiesz co, może nie na dole, może trochę wyżej, bo tam już... Chcesz na dole? Okej. Okay. Nie, nie. Tutaj, nie. Może tu. Jak myślisz? Bo tak się nie kołaj. O, super. O, jaki ładny, co? Fajny Mikołaj. A co to? To jest gwiazdka, Anisz to się nazywa. To Anisz. Taki, taka przyprawa, wiesz, taki jak cynamon. Taki kwiatek? No tak wygląda. My dodawaliśmy do tego, co robiliśmy. Do tego. Tak. Tak, dodaliśmy właśnie do tego. No, to Matylda robiła rok temu. Też. No. I też tego Mikołajka. No. I bałwanka. To jak byłaś u mamy w brzuszku kupiłam. Powiedziałam, że będę miała Matyldę. Widzisz? I to miało być obok mojego dziedzica, co złamał głowę. No i tatuś to kupił w Finlandii. Jak był w Helsinki. Dzwonek. Co mamy tutaj takie fajne. Ej, ja to wybrałam. Ty to wybrałaś rok temu. Wiesz, znasz mój pomysł? Że teraz jak będziemy chować te ozdoby, to ty dostaniesz pudełeczko i Ema dostanie pudełeczko. I wszystkie ozdoby, które wy wybieracie co roku, będziemy tam chować, żeby pamiętać. I potem jak się wyprowadzicie kiedyś, jak już będziecie stare, starsze, to weźmiecie to pudełko. I będziemy je z mamusią. No, bo... No nie jest to, ale jest to, nie będziemy mieli męża, ale będziemy już mieli swój domek. No. Myślisz, że to jest dobry pomysł? Okej, okay, good. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. Szepczę, bo zaraz będę pakować skarpetki dla dziewczynek. Też sąsiadów dziewczynki, bo akurat w tamtym roku tak myśleliśmy, że od Mikołaja takiego osiedlowego dziewczynki dostaną skarpetki. So, poszłam i kupiłam. A no teraz dziewczynki, miałam to wczoraj zrobić, ale naprawdę ja teraz wieczorami nie jestem sobą, bo po prostu nie czuję się na siłach, żeby nic robić. No, to teraz się biorę za to. I też witamy we vlogu, gdzie mam swój baby shower. Ula i koleżanka razem we dwójkę organizują dla mnie baby shower. Co jestem bardzo podekscytowana. Chciałam coś tam upiec, chciałam coś przygotować, ale nie pozwalają mi. Co ja teraz to pakuję. Potem będę się szykować. Jestem po super prysznicu. Maseczce na buzie, w ogóle czuję się dobrze. So life is good. Wiecie, co jest ciężko zrobić? Zapałkować skarpetki, ale tak to wygląda. Myślę, że fajnie. To są imiona i wszystkie spakowane. Teraz musimy jakoś dyskretnie pójść do sąsiadów, żeby to oddać. No i też nie mieli Mikołaja w tym roku, to Roman będzie Mikołajem. So. Mam nadzieję, że dziewczynki go mnie rozpoznają, bo tutaj będzie, wiecie, profesjonalny strój i tak dalej. I tak, aż tak długo nie będą razem, so jak mówię, mam nadzieję, że będzie okej. Okej, jestem u Uli Rumana. Mam piękną biżuterię na sobie. Dostałam to lata temu na ślub, który się nie odbył. I dobra, w samochodzie jeszcze nakładam, nie śmiejcie się ze mnie, ale biustonosz. Po prostu mi jest tak niewygodnie z biustonoszem. No i też rajstopy nie nałożyłam, bo just, no, próbowałam i mi było tak niewygodnie i stwierdziłam, dobra, nie chcę, żebym po prostu siedziała i było mi tak niewygodnie. So, tego nie zrobię. A co? Tu mam kapcie i jestem bez takich rzeczy
i myślę, że będzie okej. Okay. Ema tak płakała, jak wychodziłam, że serce mi się kroiło. Nie wiem, co jej teraz jest, że tak chce mamę. No, dobra, mam kurtkę, mam wszystko, lecę, żeby się spotkać z koleżankami. Bardzo się cieszę. O, też mam na sobie, bo mój pierścionek zaręczynowy, bo mam spuchnięte trochę palce teraz, nie pasuje. Dostałam ten pierścionek od mojej cioci Ewy, której już nie ma jej na świecie. Jak miałam chyba 16 lat. Cały czas mam przy sobie i tak stwierdziłam, że fajnie do tego różowego, do tych perełek, super będzie wyglądać. No i tutaj jest właśnie to i też mam bransoletkę. So jest git, czuję się bardzo fancy. Zrobić, ale chciałam finalnie jeszcze nagrać. Who's that for, Emma? To dla dzidziusia. To też dla dzidziusia, tak? Ale teraz ja mogę się tym bawić. Mhm. Fajne prezenty. A to taka krówka i tutaj jest dzidziuś? Nie, bo takie serduszko. Nie, w środku dzidziuś, a tutaj serduszko, bo kocha dzidziusia. O, słuchajcie, tyle emocji było tego dnia, że jestem tak wdzięczna za cudowne dziewczyny, które były. W ogóle jak weszłam, to byłam w szoku, bo wszystkich, których zaprosiłam, byli i to było prawie wszyscy. I było mi tak miło i nie było słychać, ale wzniosłam taki toast, bo moim zdaniem jest takie powiedzenie po angielsku it takes a village, że żeby wychować dzieciaki potrzebujesz takie wsparcie. I ja czuję, że wszystkie te kobiety, które były na tym baby shower, to mnie w bardzo dużym sensie jakby wspierają. Niektóre tam dziewczyny, które nie mają dzieci, to mnie wspierają tak duchowo, żeby rozmawiać nie o dzieciach, a o innych tam rzeczach. No też na przykład Karolina, jeśli chodzi o wsparcie tutaj na YouTubie, jak kiedykolwiek mam jakieś pytania YouTubeowe, to ona zawsze mi przy tym pomaga. Tutaj sąsiadka Dominika też. No jakby każdy wnosi takie jakieś wsparcie do mojego życia. Nie mówiąc oczywiście o mojej mamie, która też była jako główna organizatorka imprezy, no to co jeszcze mogę powiedzieć o ich wsparciu? Jak widzicie to tutaj we vlogach, że też moi rodzice bardzo mocno tutaj pomagają i wspierają, kiedy mogą, z dziewczynkami. I to też mam nadzieję, że widzicie, że z
staramy się z Johnem to doceniać, nie nadużywać. I jakoś tak, no mówię, tak bardzo pozytywnie to wszystko, cały ten proces, wszystko się odebrałam. Jeśli chodzi o prezent, to przed baby shower to rozmawiałam z moją koleżanką też Eweliną, która też pomagała bardzo dużo w organizacji całego eventu, tak jak druga koleżanka Maja i tak dalej. I jeśli chodzi o takie wsparcie, to no właśnie poprosili mnie, co byś chciała na ten baby shower, i przez to, że dużo rzeczy, jako to, że pracuję na YouTubie, to dostaję dużo rzeczy, wiedziałam, że dostanę mnóstwo od koleżanek, to stwierdziłam, że poproszę o coś nietypowego i poprosiłam o obraz po prostu rodziny, jak Dzidzia się urodzi, żeby dostać taki obraz rodziny. I znalazłam tą dziewczynę na Instagramie, moja koleżanka do niej napisała, dostałam taki voucher. Jeśli chodzi o to, i to jest ten główny prezent, który od wszystkich dostałam. Jak mówię, wiem, że to jest taka pamiątka na całe życie, żeby mieć ten obraz. I bardzo się cieszę z tego, myślę, że to będzie takie, wiecie, ja lubię takie rzeczy, tak jak ja lubię robić zdjęcie świąteczne co roku i takie sesje świąteczne, like it's my thing, so bardzo się cieszę. Też dostałam od taki jeden outfit dla Dzidzi i to jest coś bardzo fajnego, takie gryzaki dostałam kilka, jeden gryzak już Emma powiedziała, że to jest jej telefon. I wzięła, widzę, że tutaj pustą torbę mam, ale też są takie silikonowe gryzaki, to jest firma Zizi i też tutaj są, i coś, co nigdy nie miałam z żadną dziewczynką, to myślę, że to też u nas się sprawdzi, to są takie na które trzymają, wiecie, smoczki, no takie, można to zawiesić gdziekolwiek i tutaj wsadzasz smoczek i ten smoczek teoretycznie się nie brudzi, czy się mniej brudzi. A i bardzo fajny gadżet, bo takie silikonowe i nawet nie pomyślałam o tym, że może mi się to przydać i myślę, że fajne to jest. Tutaj mam i taki różowy kolor, i taki brązowy kolor. Też tych gryzaków, jak mówię, dostałam ten taki różowy, też taki zwykły. Też całe silikonowe, taki gryzak, są wszystkie takie małe, ale bardzo fajne prezenty dla Dzidzi. Też już zaczynam powoli chować, bo powoli szykuję tutaj dla niej, powoli, już nie tak powoli, coraz szybciej szykuję siebie i Dzidzie na przybycie jej, bo już to naprawdę może nastąpić nawet i jutro i byłoby, nie byłabym w szoku. No, jeśli chodzi o baby shower, to jak mówię, byłam i jestem zachwycona, wdzięczna, like, nie spodziewałam się tego, było tak miło, spokojnie, miałam obawy, że będę zmęczona, czy cokolwiek, miałam jakieś takie różne dziwne obawy, ale było like cudownie, naprawdę. So bardzo dziękuję, jak dziewczyny oglądacie, to bardzo dziękuję, że jesteście w moim życiu, a mam nadzieję, że mogę, odwdzięczam się takie wsparcie, które od was dostaję, to mam nadzieję, że też oddaję wam takie wsparcie. Jak nie, to dajcie mi znać. No i jak mówię, bardzo dziękuję za prezent, bo na pewno trafione, udane i w ogóle jestem zachwycona. Tutaj może zakończę tego vloga trochę nie świątecznego, bo baby shower, ale mam nadzieję, że wam pokazałam, jak to wyglądało, ile mogłam, wiecie, ja byłam tak zachwycona i tak starałam się z wszystkimi rozmawiać, że ciężko mi było cokolwiek też nagrywać, ale mam nadzieję, że widzieliście urok i też wam nie powiedziałam, ale całe jedzenie było takie bez, dla cukrzyków, że ja mogłam jeść wszystko, co było też cudowne, ale byłam tak zachwycona wszystkimi, że w jednym momencie zapomniałam zupełnie zjeść i wszyscy mówię, jedz coś, co też było bardzo ciekawie.
No, jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i future baby, i John, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!